Mateusz Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Kilkadziesiąt osób zostało ewakuowanych z zakładu przetwórstwa rybnego w Kościerzynie. Powodem było zadymienie poddasza. Strażacy otrzymali sygnał o zadymieniu na poddaszu zakładu około godziny 9. W akcji wzięło udział 7 zastępów Straży Pożarnej, w tym 3 OSP z Kłobuczyna, Skorzewa i Wielkiego Klincza. Z powodu zagrożenia konieczna była ewakuacja 65 osób. Na szczęście nikt nie został ranny, a sytuację udało się opanować. Przyczyny pojawienia się dymu póki co nie są znane. Dzień Strażaka stał się dla kościerskich druhów okazją do potrójnego świętowania. Podczas uroczystej gali obchodzono 25-lecie Państwowej Straży Pożarnej, 20-lecie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz 10-lecie Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność. Strażacy spotkali się w sali Szopińskiego. Przybyłych przywitał komendant kościerski PSP brygadier Tomasz Klinkosz. Szczególnie pozdrowił druhów, którzy tuż przed uroczystością pracowali na zdarzeniu w zakładzie przetwórstwa rybnego. Dzisiaj nasze obchody Dnia Strażaka zaczęliśmy od dużego pożaru. Na szczęście dzięki sprawnej akcji strażaków 60 ludzi ma dalej gdzie pracować, a my możemy świętować. Na wstępie chciałem podziękować Państwu za przyjęcie zaproszenia na tę uroczystość. Państwa obecność jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Dawno w tak szacownym gronie Dnia Strażaka nie obchodziliśmy. W Kościerzynie pojawił się m.in. pomorski komendant wojewódzki PSP w Gdańsku, starszy brygadier Tomasz Komoszyński, który podkreślał świetną współpracę z kościerską powiatową komendą Państwowej Straży Pożarnej. Podziękował również za 20 lat funkcjonowania grupy wodno-nurkowej. Ja na początkach swojej służby, którą rozpocząłem w komendzie powiatowej w Iławie, też miałem okazję być w tej zaszczytnej grupie wodno-nurkowej. Niestety potem już nie dane mi to było kontynuować ze względu na brak grupy wodno-nurkowej, ale muszę Państwu powiedzieć, że to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, jeżeli chodzi o Straż Pożarną, bo nam się nurkowanie kojarzy często z wyjazdami do Egiptu. No niestety, albo do innego ciepłego kraju. Niestety w Straży Pożarnej tak to nie wygląda. Jubileusz stał się okazją do wręczenia odznak pamiątkowych dla członków pierwszej grupy płetwonurków oraz aktualnych członków specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego w Kościerzynie. Kościerskich strażaków chwalili przybyli na uroczystość goście. Był wśród nich senator Waldemar Bąkowski, który zaznaczył, że wielokrotnie korzystał z pomocy kościerskich strażaków, będąc przy tym świadkiem ich profesjonalizmu i zaangażowania. Dziś jako parlamentarzysta reprezentujący nasz region pragnę podziękować za wykazanie pełnej gotowości i ofiarnej postawy w prowadzonych akcjach gaśniczych i wszelkich działaniach ratunkowych oraz wzorowe wypełnienie obowiązków dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej i jej mieszkańców. Niech dla wszystkich z Państwa rzeszonych w organizacji zakładowej NSZZ Solidarność świętowany jubileusz będzie powodem do dumy. Jest on również potwierdzeniem, jak ważna jest Państwa działalność dla sprawnego funkcjonowania pracowników w strażackim środowisku pracy. Ważnym elementem uroczystości było przekazanie na rzecz OSP w Karsinie samochodu marki Jelcz z osprzętem pożarniczym. Nowy wóz zastąpi wysłużony 41-letni pojazd. Kilkudziesięciu strażaków otrzymało tego dnia nagrody i wyróżnienia. Pełną listę uhonorowanych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej kościerzyna24.info. A już wkrótce w telewizji Kaszuby obszerny materiał ze strażackiej uroczystości. W Kościerzynie odbył się 18. diecezjalny konkurs poezji maryjnej, organizowany przez Parafię Świętej Trójcy oraz Kościerski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W konkursie wzięło udział 47 recytatorów w czterech kategoriach. Ich występy oceniała komisja w składzie Danuta Pioch, Bożena Ugowska, Elżbieta Pryczkowska, Jolanta Glińska, Jerzy Stachurski oraz Tomasz Fopkę. Oczywiście mamy swoje pewne rzeczy, które bierzemy pod uwagę, czyli dobór repertuaru, czyli kultura słowa żywego, interpretacja utworu, no i taki ogólny wyraz artystyczny, który prezentują recytatorzy. W konkursie biorą udział recytatorzy z całej diecezji. Występ to dla nich wielki stres. W końcu każdy chce zaprezentować się najlepiej jak potrafi. Niektórzy recytatorzy sięgnęli po utwory w języku kaszubskim. Którzy tu kiedykolwiek do ciebie Nigle spać zapłyły zia, syrum na wieczórni niebłe. A gwizdę to mnie pszczają łekłe. Myśla sobie,
Łenek wesno ze swoich niebieścich gniezdków, mergaju do nas wysoka, w cyń spił smaczno, a matka błyski łekliwy jedeku i kładze na bleno w płedeści. Po obradach jury ogłosiło nazwiska najlepszych. W kategorii przedszkolnej zwyciężył Michał Łyczko ze Stężycy. Wśród uczniów klas 1-3 zabłysnęły Wiktoria Kamińska z Kościerzyny i Martyna Prądzyńska z Klukowej Huty. W klasach 4-6 najlepsza była Anna Łyczko ze Stężycy, a w kategorii gimnazjum zwyciężyła Katarzyna Brandt z Kościerzyny. Nagrody przyznali również burmistrz Michał Majewski, Maria Mach, ksiądz prałat Antoni Bączkowski, dziekan kościelski, ksiądz prałat Jan Ostrowski oraz prezes kościerskiego oddziału ZKP. Rozstrzygnięty został również konkurs dla autorów wierszy, na który nadesłano 142 utwory. Oceniali je ksiądz profesor Jan Walkusz, Stanisław Jankę oraz Jerzy Stachurski. Pełną listę wszystkich laureatów 18. diecezjalnego konkursu poezji maryjnej znajdą Państwo na naszej stronie kościerzyna24.info. Pierwszy konkurs piosenki filmowej i musicalowej odbył się w poniedziałek w sali Szopińskiego. To nowa forma wymiany doświadczeń muzycznych, którą do Kościerzyny wprowadzili organizatorzy, Zespół Szkół Publicznych nr 2. Przegląd odbył się w poniedziałek, 15 maja. Galę poprowadzili Klaudia Litkę oraz Szymon Turzyński. Był to konkurs powiatowy i spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Łączna liczba uczestników to 47 osób. Wystąpili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Bardzo licznie reprezentowany był Zespół Szkół Publicznych nr 2, a więc organizator konkursu. Bardzo czynnie bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach. Osobą głównie odpowiedzialną za te konkursy jest pani Alicja Podjaska, która no nie może tutaj z nami teraz być i rozmawiać, bo siedzi w reżyserce i stara się, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Bierzemy udział naprawdę w sporej ilości konkursów. Udaje nam się większość z nich wygrywać, więc mamy nadzieję, że i tutaj się uda. Zobaczymy i tak, mamy nadzieję, że wygra najlepszy. Ta decyzja należała do jury. Młodzież oceniali kompozytor i dyrygent Szymon Sutor, piosenkarz Paweł Orlikowski oraz solista Teatru Muzycznego w Gdyni Bernard Szyc. To wymagający skład ekspertów, których niełatwo zachwycić. Najbardziej to jestem wdzięczny temu, że to się w ogóle odbyło, bo to jest pierwsza edycja tego konkursu, tego spotkania i mam nadzieję, że niezależnie od tego, jak to będzie ocenione, w takich kategoriach oceny wokalnej, scenicznej, to, że oni będą dalej śpiewać, że nikogo to nie zniechęci i że ta w ogóle sama radość śpiewania, że w tych młodych ludziach zostanie i że się będzie rozwijała. To jest dla mnie najważniejsze. Uczestnicy podzieleni zostali na kategorie wiekowe oraz występy solowe, duety i zespoły wokalne. Występ przed salą pełną widzów oraz profesjonalnym jury to wielkie wyzwanie. Niektórym uczestnikom udało się jednak opanować tremę i zasłużyć na słowa uznania profesjonalistów. Ja uważam, że to jest bardzo duża grupa osób, która miałaby szansę rozwijać się i zaistnieć na profesjonalnej scenie kiedyś. Na scenie pojawili się m.in. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych nr 1, którzy pod koniec kwietnia wystąpili tu w ramach Filharmonii Młodych Talentów. Przedstawiliśmy piosenkę z naszego spektaklu pod tytułem W Starym Kinie, pod tytułem Nie kochać w taką noc to grzech. Bo rozumiem, że właśnie wasza szkoła przygotowała wcześniej takie wyjątkowe widowisko. Przypomnijmy, co to było. To był pokaz lata 20, lata 30, które zaprezentowaliśmy tutaj w Kościerzynie, w kinie. I to był taki spektakl, żeby przypomnieć po prostu ludziom, jak to wyglądało. I dzisiaj też w takiej samej stylistyce, czy była troszeczkę tremy? Trema wiadomo była, bo jest niesamowite jury, więc stres bardzo trzymał, ale staraliśmy się pokazać z jak najlepszej strony. I jak oceniacie swój występ? 10 na 10 oczywiście. Reprezentanci ZSP nr 1 w Starym Kinie zajęli drugie miejsce w kategorii zespołów gimnazjalnych. Pierwsze miejsce w tej kategorii wywalczyła grupa Love Sing z ZSP nr 2. Za chwilę posłuchamy fragmentu występu utalentowanych dziewczyn, a pełne wyniki pierwszego konkursu piosenki filmowej i musicalowej umieszczamy na kościerzyna24.info. Thank you.
poniedziałek na rynku odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin. Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Rodzinna impreza rozpoczęła się o 14:00. Międzynarodowy Dzień Rodzin to święto obchodzone 15 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku. Celem jego obchodów jest podkreślenie roli rodziny i podnoszenie świadomości problemów, z jakimi się boryka. Najlepszym sposobem na jego świętowanie jest oczywiście spędzenie czasu właśnie w rodzinnym gronie. I taki był cel kościerskiej imprezy. Dzisiaj po raz szósty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, organizowany w naszym mieście dla rodzin, z myślą o rodzinie, z myślą o tym, żeby spędzać wspólnie czas, angażować się w relacje międzyludzkie, relacje między rodzicami, dziećmi, dziadkami. Po to właśnie, żeby ta pozytywna strona życia rodzinnego była tą najważniejszą stroną w naszym życiu. Wśród atrakcji dla dzieci i rodziców były fotobudka, malowanie twarzy, konkurs plastyczny dla rodzin, quiz Kocham Cię Rodzino, zabawy dla uczestników, wata cukrowa i popcorn oraz karnety na lody. Na scenie wystąpili młodzi artyści. Występują dzieci dzieciom, dzieci rodzinom, mamy zaprzyjaźnioną szkołę Happy Kids, mamy szkołę z Nowej Karczmy. To jest chyba najważniejsze, żeby dzieci mogły robić coś dla siebie, dla innych, pokazać swoje talenty i to jest ku temu najlepsza okazja. Wydarzenie było też okazją do przypomnienia, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem, w którym rodziny znajdą oparcie. Zapewniamy wsparcie zarówno pracowników socjalnych, którzy przydzielają pomoc finansową. Jest specjalista do spraw rodziny, który dokładnie tymi sprawami rodzinnymi się zajmuje. Nie chciałabym używać nadmiernie sformułowania problemami, ale też jest prawnik, jest psycholog, z których pomocy można skorzystać. Są też asystenci rodzin, którzy tym najmniej wydolnym rodzinom w mieście pomagają. Także można skorzystać z różnej formy pomocy, jaką zapewniamy w ośrodku. Przy okazji obchodów Dnia Rodzin przypomniano też o pomocy osobom doznającym przemocy. Wsparcie oferuje Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia. To ich czwarta płyta. Pomimo iż każdy krążek traktują wyjątkowo, ta wymagała szczególnej pracy. Przygotowania trwały ponad rok, a już 20 maja nastąpi premiera najnowszej płyty zespołu Fukus. Ponad rok pracowali nad stworzeniem czwartej w historii zespołu płyty. Nowe aranżacje, nowe brzmienia, a wszystko w języku kaszubskim. Część utworów nawet po raz drugi była nagrywana na nowo. Jeden singiel, który w zeszłym roku już zaczęliśmy promować, to wydawnictwo, czyli Cywcza do Tuńca, całkowicie dostał nowe brzmienie, nową szatę, także jeszcze inaczej brzmi na płycie, z czego się bardzo cieszymy. Na pewno jest bardziej dojrzała przez to, a co jest kolejną nowością, to, że otworzyliśmy się także troszeczkę bardziej na klimat południowo-europejskie, czyli na Bałkany, a więc już nie tylko muzyka irlandzka nas inspiruje, ale także muzyka bałkańska. Wszystkie teksty piosenek zamieszczone na krążku pod tytułem Tak to je zostały napisane przez Rafała Rąbce. Premiera najnowszego dzieła zespołu Fukus odbędzie się już 20 maja podczas Nocy Muzeów o godzinie 21 w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W związku z premierą płyty lato wypełnione będzie licznymi koncertami. Już kalendarz mamy dość mocno zapięty, bardzo się cieszę z tego, że otworzyły przed nami swoje drzwi nowe miejsca, do których pukaliśmy kilka lat i jakby drzwi były cały czas zamknięte, także na pewno pojawimy się w miejscach, w których jeszcze nas nie było. Pojawimy się w kilku miejscach, w których bywamy regularnie, do których cieszymy się z tego, że jesteśmy zapraszani od dłuższego czasu i to w miarę regularnie. Miejsca, w których się pojawią, mogą Państwo śledzić na fanpage'u zespołu pod nazwą Fukus. Wraz z płytą pojawiły się dwa teledyski. Jeden z nich można usłyszeć i zobaczyć już teraz, a drugi zostanie wyemitowany jeszcze w tym miesiącu. UKS-PCM przegrał mecz o dużą stawkę. Pewność uniknięcia baraży. Sobotnie spotkanie z KPR Kobierzyce przebiegło jednak nie po naszej myśli i zakończyło się porażką Kościerzyny 27-35. To był mecz z kategorii trudnych. W tym sezonie UKS-owi ani razu nie udało się pokonać Beniaminka z Kobierzyc. Dodatkowo kościerska drużyna grała w dużym osłabieniu. Po dobrej grze teraz przyszły takie dwa momenty bardzo słabe. Przegraliśmy z AZS-em, AWF-em, przegraliśmy z Kobierzycami. Ważne mecze. Mamy niesamowitą ławkę kontuzji. To właściwie nie da się grać z sześcioma dziewczynami, jeszcze połamanymi, ponaderwanymi mięśniami, ścięgnami. No nie jest dobrze. Początek spotkania był jednak obiecujący. Gospodynie z Justyną Belter na czele trzymały się świetnie,
wychodząc na prowadzenie. W końcówce pierwszej połowy KPR doprowadził do remisu, a przed przerwą prowadził już 17-14. W drugiej połowie przyjezdne zwiększyły przewagę, by w końcu wygrać 35-27. Trener Dariusz Męczykowski oglądał spotkanie z trybun. To kara za niesportowe zachowanie podczas ostatniego meczu z AZS-em AWFiS Gdańsk. Na pewno przydałbym się na ławce, a na koniec sezonu prezent od Warszawy. Przed meczem po prostu usuwamy pana, 3000 kary za to, że ważyłem się skrytykować na koniec meczu z AZS-em AWF-em sędzią. I wcale nie wulgarnie, ale oczywiście w Warszawie są oni ważni. My się składamy na ich pensje, składamy się na to, żeby mogli funkcjonować, a oni nas traktują jak kule o nogi. I w związku z tym podejmuję rękawice i będę walczył o dobre imię, przede wszystkim tu na dole takich zespołów, tu grające dzieci, tu grające ligi, bo one się tu na miejscu tworzą i tutaj trzeba ich szanować, a w Warszawie ludzie w ogóle nie wiedzą, tylko przeszkadzają i tylko czekają na to, żeby ukarać, żeby mieć za co sobie wypłacić premię i pensję. Zwycięstwem w Kościerzynie Kobierzyce wywalczyły sobie utrzymanie w Superlidze. Kościerzyna wciąż nie ma takiej pewności. Zakończmy jednak ten materiał dobrą wiadomością, a więc rzutem oka na klasyfikację strzelczyń Superligi Kobiet. Tu na drugim miejscu znajdujemy Justynę Belter z UKS PCM. Kościerska zawodniczka ma na swoim koncie 189 bramek. Kończąc wydarzenia, zapraszam Państwa na program Przesłuchanie, którego gościem jest Krzysztof Frydel, nadleśniczy Nadleśnictwa Kościerzyna. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.